Wysokość bezrobocia, poziom wynagrodzeń, ale również dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza brano pod uwagę, przygotowując ranking miejsc najlepszych do życia. I tu uwaga, na drugim miejscu za Poznaniem i przed Opolem uplasowała się stolica województwa śląskiego. Jak sami się dziś przekonaliśmy, mieszkańcy Katowic, przynajmniej ci, których spotkali nasi dziennikarze, są zadowoleni z jakości swojego życia. Fatima Orlińska. Na zadowolenie mieszkańców Katowic ze swojego miasta znaczący wpływ ma otoczenie, w którym przebywają każdego dnia. Zazielenienie terenu, infrastruktura pieszo-rowerowa, dostęp do obiektów sportowych i kulturalnych to to, na co wskazują najczęściej, myśląc o wysokiej jakości życia. I choć o rankingu nie wszyscy słyszeli, wyróżnienie Katowic drugim miejscem w skali kraju niewielu zdziwiło. To jest super. Mam na myśli i te ścieżki rowerowe, i lasy wokół. Bardzo dobrą jakość życia mamy. Mamy dobrą komunikację w metropolii naszej. Także ja co dzień do pracy dojeżdżam, także muszę po prostu z tym się liczyć. Tak? Drogi rozbudowane, policja pilnuje porządku, także wszystko okej. To jest bardzo blisko do wszystkiego, do sklepów, do wszystkiego. Także jest bardzo dużo różnica. Także mi się podoba. I choć tych, którym w Katowicach nie podoba się, dziś nie spotkaliśmy, niektórzy mieszkańcy wskazują, że pewne rzeczy można poprawić, a przynajmniej ulepszyć, by komfort życia był zawsze na wysokim poziomie. Najważniejsze, żeby było więcej dla dzieci atrakcji, bo jak na razie to jest trochę mało. Trzy podstawowe wartości. Tu na rynku więcej bistra, kawulec i rower. Trzy niesamowite moce. Ogólnopolski ranking przeprowadzony przez Business Insider oceniał stolice wszystkich 16 województw z perspektywy trzech wskaźników ekonomicznych, jak bezrobocie, wynagrodzenie i dostępność do mieszkań oraz trzech pozafinansowych, to znaczy opieki lekarskiej, jakości powietrza i przestępczości w miastach. Tym, czym Katowice mogą poszczycić się w szczególności, to niski poziom bezrobocia. W czerwcu tego roku to było 1,1%, w związku z tym to rzeczywiście pokazuje, że w tym segmencie jest dobrze i to może być efekt też tej polityki prowadzonej w mieście Katowice, a więc ściągania nowych inwestorów, stawiania na to, aby rozwijały się te miejsca pracy, które rzeczywiście owocują tym, że można otrzymać w Katowicach pracę, która jest dobrze wynagradzana. Wciąż jest jednak nad czym pracować. Poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie przestępczości to ten aspekt w rankingu wypadł stosunkowo słabo.